ja tu jestem z tych kawowych. Więc kawka musi być. Jeśli nie jestem na uczelni, albo gdzieś w rozjazdach, to po prostu wstaję rano, nie za wcześnie, jem śniadanie i przychodzę tutaj i działam do późnych godzin wieczornych. Nie czekam na przypływ weny, raczej po prostu działam cały czas. Dobra. W porządku. Tworzę pracę spontanicznie i instynktownie i też chciałbym, żeby one w ten sposób były odbierane. Nie narzucam narracji odbiorcy. Raczej buduję takie środowisko wizualne do indywidualnej interpretacji tych rzeczy na podstawie swoich doświadczeń, swojej wrażliwości. Także te prace mają taki kontemplacyjny charakter. Czasem mam oczywiście jakiś pomysł, jeżeli chodzi o kompozycję, gamę czy pewne rozwiązania, ale nigdy nie przygotowuję takiego bardzo dokładnego szkicu czy planu swoich działań. Jakby lubię ten moment, kiedy wydarzają się rzeczy, których się nie spodziewam i kiedy efekt jakby jest zaskakujący dla mnie i jest gdzieś powiedzmy dalej niż to, co pierwotnie myślałem, że powstanie. Cały proces kreatywny dla mnie właśnie na tym się opiera, żeby przekraczać horyzonty i eksplorować nieznane pola, a nie realizować z góry założony plan. Bawię się i mam duży fan zdawania pracom tytułów i często te tytuły staram się, żeby były przewrotne. I często jest tak, że ten tytuł definiuje ci tą pracę. Pamiętam, zrobiłem taką grafikę, która no taka w kolorach mango, powiedzmy. Takie zielenie, pomarańcze, trochę czerwieni. Jakaś taka sytuacja była i schowałem ją do szuflady. Nie miałem bladego pojęcia w ogóle, nie miałem pomysłu na tytuł, w ogóle ona mi się nie podobała. I w momencie, w którym wpadłem na tytuł tej pracy, po chyba 2 latach czy 3 latach, odkąd od tego jak powstała, to w ogóle nagle nabrała sensu. I była zatytułowana "Pamiętam ją, lubiła mango". Takie, wiesz, takie zajęcie, że po prostu musi być widać efekty, bo jeśli nie widać, to nie, to można poszukać innej roboty.